tym roku świętuje swój jubileusz 55-lecia. W ramach tych obchodów realizujemy szereg wydarzeń artystycznych. Nad całością naszych obchodów honorowy patronat objął pan minister Jarosław Zieliński. Nad tym panelem także i też pan dyrektor Andrzej Józef Nowak, dyrektor regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych, również honorowym patronatem objął ten plener. Muszę Państwu powiedzieć, że jest taki dziwny, a zarazem szczególny chyba zbieg okoliczności, bo mamy 55-lecie stowarzyszenia, mamy 55 plener i po raz pierwszy w Malinowce pojawiliśmy się 25 lat temu. Też jest to też 55 plener, który mam przyjemność organizować. Wszystko, co w tej Malinówce jest na ścianach, w pokojach, na holu, w jadalni, to jest efekt naszych plenerów. Myślę, że ta współpraca pomiędzy Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a naszym stowarzyszeniem przynosi obopólną korzyść. Jak pan dyrektor powiedział, my też bardzo chętnie dla dobra wspólnego tę współpracę byśmy kontynuowali. Chciałbym przede wszystkim Państwu pogratulować tych dzieł, podziękować za udział w plenerze i życzyć dalszego rozwoju. Wiem, że Państwo zajmujecie się różnymi sprawami zawodowymi, życiowymi, a jednocześnie macie piękne talenty, wrażliwość malarską, artystyczną i dzielicie się nią z innymi poprzez obrazy. Naprawdę wielkie słowa uznania i głębokie podziękowanie Państwu i podziękowanie organizatorom z Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a szczególnie panu prezesowi Markowi, tutaj składam i podziękowanie i szczególne wyrazy uznania. Naprawdę dziękuję za wszystko, co pan robi, a dzisiaj Państwa w tym świecie, który pędzi, który jest nastawiony na materializm, na szybkie zdobywanie różnych dóbr, to naprawdę wielka sprawa. To jest coś, co zasługuje na wielkie podziękowanie, uznanie, słowo szacunku, które wyrażam przed Państwem. Ta liczba tych osób, 17 osób, to jest moim zdaniem dużo, bo w tych czasach skupić tyle osób, które na co dzień pracują, muszą się rozstać z rodzinami, z zajęciami, przyjechać tutaj do Malinówki, to jest naprawdę duże wyzwanie. Natomiast jak pan minister powiedział, przyroda zawsze była inspiracją artystów, przede wszystkim las, bo tu jesteśmy w lesie. Widzę tu sporo pejzaży, a chyba ojcem pejzaży, to był Gerson, tak? Ojciec Gerson, nie mylę się, chyba nie mylę się, panie profesorze, tak? Był ten chyba las. Ale był również Chełmoński, był również Wyczółkowski. Wyczółkowski też akcenty leśne, między innymi Białowieża, Zamieść, jakiś znany bardzo obraz, nam leśnikom bardzo bliski. Dlatego no, jestem dumny, że możemy tutaj być, że możemy tutaj z Państwem razem świętować zakończenie tego planu Szkoda, ale obiecuję, że będziemy go reaktywować i kontrolować w następnych latach. Panu ministrowi dziękuję bardzo za objęcie patronatu, bo naprawdę też jest to teraz ogromne wrażenie, panie ministrze, się bardzo wstrzymy. No i cóż, dalszych sukcesów, dalszych tych takich doznań na łonie przyrody, bo to rzeczywiście przyroda koi, inspiruje, wycisza, no i jest takim dobrym lekarzem też na wszystko. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.